Siadaj, siadaj. Siadaj. Jeszcze raz. Imię, nazwisko? Andrzej Celiwa. To jest ostatni moment Celiwa, żeby pójść na współpracę. Wiesz, co ze zdemaskowanymi szpiegami robi Kreml? Wiem, doskonale wiem. Dlatego wszystko powiem, co wiem. Wszystko. No, to jak to u was mówią? Maladiec. Teraz jak nas powiedzi. Tylko nie wrzyj. Wszystko od początku kontrolowaliśmy. No, dawaj. Zaczęło się tak naprawdę od słynnej akcji, właściwie nie akcji, to była taka wielka afera, która nazywała się Sprawa Gardłowa. Kim był Gardłow? Gardłow był podwójnym szpiegiem. Tak, czyli odwróconym szpiegiem był. On mnie wysłał do Kaliningradu na konferencję. A kto ją zorganizował? No Prasow. Sam Prasow na tej konferencji długo mówił o całej akcji, którą tak naprawdę miał poprowadzić Odwetow. Odwetow. Czyli to była akcja odwetowa? No dokładnie. Dokładnie. Bronił. Matko. Nie bój się. Akcja odwetowa. Dokładnie. To był największy cwaniak w całym GRU. No co było dalej? No dalej to tylko było planowanie mojego przerzutu do Polski. Do Polski on zaplanował wszystko w najmniejszych szczegółach. A w jaki sposób trafiłeś do Gdańska? Tutaj, właśnie. Nieocenioną pomocą była pomoc drogowa. To ten, co pływał jako steward na promach. Tak, dokładnie. Dokładnie, ten tajny kanał przerzutowy miał kryptonim Kiszka. Kiszka. Na pewno Kiszka? No Kiszka. A kto go zorganizował? Stolców. Dobra. A powiedz mi, spotkałeś się z nim? Tak, raz, w Sopocie. Był na spotkaniu z taką młodą dupą. Potem zeznawał, że to dupa wołowa była, nie? Tyle. To Wołow też był w Polsce? Skąd? Wołow całymi miesiącami siedział na Karaibach i nurkował na prywatnej rafie. Miał prywatną rafę? No, nie on. Korolew. Koralow? No właśnie. Wy też żeście się na to złapali. Do dzisiaj cały świat myśli, że to jest rafa koralowa. Dalej, dalej. A no to dalej to już tylko mnie przerzucili do Gdańska. Tam miałem werbować waszych oficerów. Oczywiście w pełnym kamuflażu. Chodziłeś w masce? Tak. Ale to była maska gazowa? Nie. Przeciwgazowa. Gazow po imprezie zgubił swoją. Zresztą, jak tylko tam wylądowałem, od razu dostałem cały sprzęt od naszych. A w jaki sposób? No czekały na mnie w skrytce. Tam dostałem od razu broń była hukowa, kamizelka ratunkowa. Kamera była przemysłowa i maszyna szyfrowa. A skrytka była czyja? No kontaktowa. No dobra, a w jaki sposób werbowałeś naszych? A, to było dobre. Darmow zapraszał ich na kolację. I co, przychodzili? Kolacja darmowa, przybiegali! No co dalej? A, no dalej to, żeśmy im serwowali takie różne posiłki. To było wszystko nasączane narkotykami, serum prawdy. To potem sypali wszystko. No i ty to wszystko sam przygotowywałeś? Nie. Za każdy posiłek był odpowiedzialny osobny technik. A konkretnie jaki? A, no przykład, pomidorów robił zupę. Kiełbasę robił pasztetów. Sałatka była jarzynowa. Dobra, dobra. A woda toaletowa. A, toaletowa znamy. No dobra. Ale gdyby nie jedli? No to żeśmy ich poili wodą. A jakby nie pili? A, to rzadkość. Ale wtedy w przedpokoju była szafa czy drzwiowa.
Czekaj. Kogo, kogo? Taka duża z trojgiem drzwi. Tam zawsze była torba foliowa. Folio. Wypełniona cała chusteczkami nasączonymi eterem. To przygotował wszystko jednorazów. No dobra. I co? I na tym twoja rola się kończyła? No tak, tak. Potem to już przychodziła kolej Linowa. I... Linowa to już dawno mamy zwerbowanego. Dobra. Tak? No. To co teraz ze mną będzie? No cóż. Wygląda, że teraz będziesz pracował dla ojczyzny. Ale jest warunek. Musisz odpowiedzieć na jeszcze jedno pytanie. Jakie? Kto wam organizował wódkę? Chodzi o to, czy to był Smirnow czy Nemirow. W sumie jeden i drugi. Jeden i drugi? Tak, ale to nie były ich prawdziwe nazwiska. No naprawdę nazywali się Stołów i Wyborów. Dobra. To by było na tyle. Resztę opowiesz mi po drodze. Wstawaj, jedziemy. Gdzie? Nie gdzie, tylko do kogo. No to do kogo? Do Arłamowa.